Tytuł kursu – Towar jako element sprzedaży. Moduł – Opakowania towarów. Tytuł wideokastu – Zastosowanie opakowań. Witam. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o zastosowaniu opakowań. A więc opakowanie chroni towar, zapewnia mu atrakcyjny wygląd, zachęca klienta do zakupu, a przede wszystkim dostarcza klientowi różnorodnych informacji o towarze. Pełni funkcję ochronną, informacyjną, reklamową, promocyjną, ekologiczną. Opakowanie chroni towar, a szczególnie jego wartości użytkowe, przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak temperatura czy wilgoć. Chroni je nie tylko w czasie przechowywania czy transportu, ale także w czasie, gdy znajduje się ono już u ostatecznego użytkownika. Zapewnia świeżość, trwałość i elastyczność. Opakowanie zapobiega przede wszystkim uszkodzeniu mechanicznemu, zgnieceniu, wyparowaniu, zmianie zabarwienia, zmianie konsystencji, zabrudzeniu. Opakowanie dostarcza klientowi różnorodnych informacji o towarze. Dzięki niemu klient może zapoznać się z właściwościami produktu, co może skłonić go do zakupu. Pozwala wyróżnić konkretny towar spośród innych tego samego rodzaju asortymentu. Producent i sprzedawca ma obowiązek udzielania rzetelnej informacji o towarze. Dotyczy to również informacji zawartych na opakowaniu. Jeżeli informacje zawarte na opakowaniu potwierdzą się, zaufanie do producenta, jak i samego produktu wzrasta. Opakowanie powinno zawierać w szczególności informacje o nazwie produktu, cenie, nazwie i danych producenta, wadze towaru, dacie ważności lub terminie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i użytkowania, składzie chemicznym i ewentualnej wartości kalorycznej. Opakowanie towaru oddziałuje na wzrok klienta, zachęcając go do zakupu. Jest wartością estetyczną towaru, zachęca kształtem, kolorem, materiałem, czasem nawet prostotą. Opakowanie powinno wyróżniać się spośród innych. Nie może jednak zmieniać się zbyt często, gdyż klienci przyzwyczajają się do jego wyglądu. Zmiana opakowania może powodować, że produkt będzie postrzegany jako całkiem nowy, do którego nie są przywiązani. Kończąc te istotne informacje, należy wspomnieć o tym, iż opakowanie pozwala na wprowadzanie w sklepach nowoczesnych form sprzedaży, przede wszystkim formy samoobsługowej. Sprzedaż towarów, które nie posiadają opakowania, powoduje wydłużenie czasu obsługi klienta, a co za tym idzie, zwiększenie kosztów handlowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.